siento mucho, pero en mi casa no queda. U mnie się nie pomieścimy, przykro mi. Tu będzie mi dobrze. Diego, pero tú no te puedes. Nie możesz tu zostać. Nie zmuszaj go. Słuchaj matki. Dziękuję. Dobrej nocy. Nawzajem. Cześć. Brakuje mi cię, Diego. Nie potrafię się od ciebie uwolnić. Nie potrafię o tobie zapomnieć. Dokonałeś czegoś, co nie udało się żadnemu mężczyźnie. Co mam robić? Jak sprawić, by zapłacił za to, co nam zrobił? Pięknie, błyskawica jako nędzarz. Masz jakiś problem? Ja tylko wykonuję swoją pracę. Traktujesz ludzi jak śmieci. Oddawaj ten aparat. Zwariowałeś? Szef mnie zabije. Pracujesz dla Medrano. To on kazał ci mi dokopać. Powiem ci, jak mnie puścisz. Bardzo cię szanuję, ale szacunek to jedno, a praca to drugie. Rozumiesz? Odrobiłeś lekcję? Została mi jeszcze chemia. Zamiast urządzać sceny w kościele, wziąłbyś się lepiej do nauki. Ubieraj piżamę, myj zęby i do łóżka. Nie traktuj mnie jak małe dziecko. Zapomniałaś o jednej rzeczy, którą robimy w ten dzień. Pamiętam. Chodź. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Matko Boża, zwracamy się do ciebie, by jak co roku prosić, aby Fernando do nas powrócił. Boże, spraw, by był z nami. Nieważne, jaka będzie cena, spraw, byśmy znowu byli rodziną. Spójrz. Ktoś leży obok ciężarówki Benjamina. To chyba nie Diego. Co ci się stało? Kto ci to zrobił? Jakiś dziennikarz. Zaatakował mnie od tyłu. Nie zamierzasz chyba spać w samochodzie. Tylko dopóki nie znajdę pracy. Zapraszam cię do nas. Nie, nie trzeba. W tym miasteczku masz wielu przyjaciół. Nie pozwolimy, byś spędził noc w takich warunkach. Poza tym trzeba cię obejrzeć. Spróbujmy zdążyć przed deszczem. Dobranoc, mamo. Do jutra. Ze mną się nie pożegnasz? Bezczelny. Nadal twierdzę, że do szczęścia potrzebujesz jedynie mężczyzny, który rozpali twoje zmysły. Nic nie mów. Miałam dziś ciężki dzień. Dobranoc. Śpij dobrze. Idę z tobą. Nie wstyd ci za ten wybryk w kościele? Już przeprosiłem.
Całe szczęście. Nie wychodzi ci rola zazdrosnego męża. To twoja mama, a nie żona. Wiem, wiem. Jest bardzo piękna. Chcesz, żeby żyła pełnią życia i była szczęśliwa? Do czego zmierzasz? My, kobiety, potrzebujemy towarzystwa. A twoja mama od 5 lat musi radzić sobie sama. Jest jeszcze mój ojciec. Twój ojciec istnieje tylko we wspomnieniach. Pomyśl przez chwilę o matce. Musi dać sobie jeszcze jedną szansę. Nie zrobi tego bez twojego przyzwolenia. Nie zrobi tego. Rozumiesz? Bez mojego przyzwolenia? Tak. Lucia nie pozwoli sobie na miłość, jeśli jej o to nie poprosisz. Ludzie myślą, że 5 lat temu straciłam miłość mego życia. Tymczasem ona nigdy nie istniała. Gdyby nie syn, moje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Miło jest słyszeć, że jest ktoś, kto cię podziwia. W dniu, kiedy zobaczyłem cię na komisariacie, wydałaś mi się aniołem. Nie jestem aniołem. A moje życie to piekło. Załóżmy, że twój ojciec po 10 latach się odnajdzie. Ja też chciałabym, żeby wrócił już teraz. To tylko hipoteza. Twój ojciec wraca po 10 latach. I co? Ty masz 25. Do tego czasu nie zamierzasz się zakochać? Mieć dziewczynę? Rodzinę? Nie zamierzasz żyć? To co innego. Mama związana jest przysięgą, którą złożyła w dniu ślubu. Jesteś owocem ich miłości i tak będzie zawsze. Istotą miłości jest między innymi okazywanie sobie najwznioślejszych uczuć. Jeśli nie ma takiej możliwości, nie ma sensu kochać. Mógłbym się z tobą zgodzić, gdyby ojciec odszedł do innej kobiety, gdyby nas opuścił. Tymczasem bardzo kochał moją matkę i nie jest z nami nie z własnej winy. Chociażby z tego powodu zasługuje na szacunek. Andrea... Nie możesz żądać, żeby ojciec nie starał się odbudować własnego życia. Gdyby kogoś miał, wszystko wyglądałoby inaczej. A jeśli mama wróci? A jeśli znalazła sobie kogoś? Powiedziała nam, że wyjeżdża do pracy. Ale kto udowodni, że nie odeszła z innym mężczyzną? Chcę, żeby znowu byli razem. Chcę, żeby było jak dawniej, kiedy byłyśmy małe. Chcę znowu mieć rodzinę. Nie złość się. Mówię tylko, że tata ma prawo do szczęścia. Na pewno
Nie zmartwiłbyś się, gdybyś ty też znalazła sobie chłopaka i próbowała trochę poukładać w swoje życie. Andrea, ¿tú no has pensado en tener novio? ¿Una persona que te quiera? Mira quién habla. I kto to mówi? Moja siostrzyczka, która w szkole na żadnego nawet nie spojrzy. Wystarczyłoby trochę powalczyć o prawo do nazwiska, a ten dom byłby nasz. Nieważne. I tak kiedyś tu zamieszkam. Zamieszkam. Tak mi przykro. Musiałam z kimś porozmawiać. Znowu jakiś koszmar? Tak, miałam zadzwonić, ale wróciłam bardzo zmęczona z cmentarza i poszłam spać. Wiem, Fanny mi powiedziała. Podobno byłaś też na bazarze Milagros. Musiałam zobaczyć tego łajdaka. Musiałam mu powiedzieć, że nie może spać spokojnie. Co cię do tego skłoniło? A to kto? Czyżby Diego? Será Diego? Czy to Diego? Czyżby? Monika. Diego tam jest? Diego está ahí. Contesta, Monika. No, nie widzę, kto to. Zaczekaj chwilę. No, tranquilo. Me das un segundo. Zaczekaj. Guardias! Ochrona! Seguridad! Ella se fue. Ucieka. Nie denerwuj się. Ochrona sobie z nim poradzi. Zadzwonię jutro. Za szybko odjechał. Nie zdążyłem zapisać numeru. Kto to był? Nie widziałem. Nie wydał się panu znajomy? Raczej nie. Masz jakieś podejrzenia? Tak, ale sama w to nie wierzę. Mówisz, jakbyś wiedziała, kto to. Przepłucz to i przynieś mi maść na stłuczenia. Zaraz. To nic takiego. Poproszę jeszcze gazę. Trzeba to zdezynfekować. Jutro, kiedy opowiem koleżankom, że Diego Valdez spędził noc w moim domu, nie uwierzą mi. Mam zdjęcie, mam artykuł, więc nie zawracaj mi głowy. Mam to zdjęcie. Dobra robota. Jutro cały kraj dowie się, jak wygląda nowe życie błyskawicy. Mam wielkie szczęście, że mogę cię pielęgnować. Nie bądź śmieszny. Przepraszam cię za nią. Bez przerwy mieli językiem. Nie powiedziała nic złego. Pamiętasz, jak zamęczała tym gadaniem cały sierociniec, poczynając od matki i Ankarny? Ileż myśmy napsuli jej krwi. Bo chciała nas rozdzielić, ale miała na to sposób. Kiedy jakaś rodzina mnie wzięła, mówiłam tak długo, aż mieli mnie dość i odsyłali z powrotem. Ale wyszliśmy na ludzi. Ja dzięki Benjaminowi, a wy dzięki sobie. Thank you.
Najlepiej będzie, jeśli prześpisz się dziś w moim pokoju. Racja. Jej łóżko jest dużo wygodniejsze. Dla kobiet takie drobiazgi mają znaczenie. Nic się nie stanie, jeśli prześpię się w ciężarówce Benjamina. Nie będziesz spał w brudnym i mokrym samochodzie. Zostajesz u mnie i kropka. Dobrze?